Witają Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Długo czekaliśmy na ten dzień, ale w końcu nadszedł i przed nami najbardziej wyczekiwany mecz w europejskiej piłce klubowej. Finał UEFA Champions League. Jeszcze chwila do gwizdka, a potem zacznie się ostateczny bój o trofeum. PSG zmierzy się z Liverpoolem. Nadszedł wreszcie wieczór, kiedy oczy całej piłkarskiej Europy zwrócone są tu, na ten stadion, na dwa zespoły, które wystąpią w finale UEFA Champions League. Droga była długa i wyboista, ale dotarli tu po tylu meczach, zwiedzając po drodze kawał świata. Dziś jedna z tych drużyn zapisze się w annałach, a drugą czeka rozczarowanie. Szansę na kolejne zwycięstwo w UEFA Champions League. Jak tak dalej pójdzie, to trzeba będzie kupować nową gablotę na trofea. Tak, niezwykle utytułowana drużyna. Nikt na Wyspach nie ma na koncie tylu tytułów Ligi Mistrzów, co Liverpool. Przyjrzyjmy się wyjściowej jedenastce Paryżan. W bramce Gianluigi Donnarumma, w obronie Presnel Kimpembe, wystąpi obok Marquinhosa, Leo Messi oraz Neymar zagrają na bokach pomocy. W ataku zobaczymy Kyliana Mbappé. Udane wejście w przeciwnika. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala, opłaca się czasem ciężej popracować. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Trent Alexander-Arnold. Postacią numer jeden w mediach. Przed tym spotkaniem był Kylian Mbappé. Takie wyróżnienie spotkało go nieprzypadkowo. Skuteczność to główny wyznacznik tego, jak dobry jest dany napastnik. A ten gracz urodził się, by zdobywać bramki. Chłodna głowa, spryt i przede wszystkim zabójcze wykończenie to jego główne atuty w polu karnym. Zrobił sobie miejsce. I Neymar! Alisson Becker, nie do uwierzenia! Posiadanie piłki, Henderson. Znakomicie teraz udaremniona próba dośrodkowania. O to właśnie chodzi w grze w obronie. Na luzie teraz broni Donnarumma. Nieodpowiedzialnie teraz. Bardzo groźna strata piłki. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Jednak tracą teraz tę piłkę. Matip. Patrzmy, Liverpool buduje akcję na połowie przeciwnika. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. No, żeby strzelić gola z takiego kąta, to trzeba mieć raz, niesamowitą technikę, a dwa, trochę szczęścia, Jacku. Myślę, że po prostu podjął złą decyzję. To nie mogło wpaść. Lepiej by było zagrać do partnera. Okazja na prowadzenie. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. Piłka poza boiskiem. Będzie wznowienie od bramki. Neymar z piłką przy nodze. Czy zdecyduje się na rajd? PSG dostaje rzut wolny. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Z
znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Strzał z daleka. Nadal coś z tego może być. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Ale teraz to konstruowanie akcji na nic się nie zdało. I teraz dobra okazja do kontry. Będzie centra, czy raczej zejdzie do środka? Zablokowany ten strzał. Paris Saint-Germain rozpocznie z rogu boiska. Szansa na objęcie prowadzenia. Rzut rożny wykonał Neymar. Interwencja, wybicie. Znakomicie, jak z podręcznika. Atak Reds. Przesuwają się pod bramkę. Oddaje do Salaha. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Thiago! Ależ się teraz rzucił bramkarz. Świetna obrona. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Messi. Leo Messi atakuje flanką. Ma trochę miejsca. Dogranie w pole karne. Nikt go tam nie kryje. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był volley pierwsza klasa. Robertson. Thiago. Mane. Thiago. Diogo Jota. Posiadanie piłki. Henderson. O, i to był książkowy odbiór piłki. I piłka pod nogami Salaha. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Próba podania, ale był tam Idrissa Gueye. Przejmuje piłkę. Za chwilę wznowią z autu. Jest coś takiego w rozgrywkach UEFA Champions League, że niektórym klubom rzeczywiście bardzo trudno jest było wynik. Blokada zatrzymująca na etapie grupowym albo wcześniej. Alisson Becker, nie do uwierzenia! Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Piłka teraz u Salaha. I akcja zastopowana. I strzał na bramkę. Na luzie teraz, broni Donnarumma. Słyszymy gwizdek. Sędzia zaprasza zawodników do szatni. To dobry moment, żeby łyknąć wody. Chwilę ochłonąć, bo tegoroczny... Już grają. Jeszcze trzy kwadranse i poznamy zwycięzcę tegorocznej UEFA Champions League. Chyba, że będzie dogrywka. Mo Salah. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Z
Sadio Mane teraz przy piłce. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Ma piłkę teraz Mane. I piłka pod nogami Salaha. Bądźmy szczerzy, to była łatwa interwencja. Messi, teraz nieprecyzyjnie, jak nie on. To Messiego. Sędzia wskazuje po tym zagraniu na punkt oddalony od bramki o 11 metrów. Będzie więc szansa na objęcie prowadzenia. Nikt specjalnie się nie przejmie żółtą kartką, normalna rzecz, ale za chwilę może być kara dotkliwsza. Spójrzmy, czy będzie zaraz 1-0. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Spójrzmy jeszcze raz na ten strzał. Podejście do 11 metra, przymiarka i bez szans na skuteczną obronę. Dobrze wykorzystany ten rzut karny. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Sadio Mane. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Mane. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Tak jest! Mamy wyrównanie! Ależ ważne trafienie teraz. Posłuchajcie Państwo tylko trybun. Ależ szał radości. Wrócili z dalekiej podróży. Rywale już byli pewni swego, a tymczasem finał rozpoczyna się na nowo. Wyrównali więc stan spotkania. 1-1. No, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Biega w środkową strefę. Może być zaraz groźnie. I tak, proszę Państwa, obejmują teraz prowadzenie. Co się dzieje na trybunach? Popatrz tylko, Tomku. Fani coraz mocniej wierzą w końcowy sukces. No, Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż go. Mamy teraz wynik 2-1. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Centra posłana w pole karne, jest groźnie. Dobre teraz wybicie, chwila oddechu dla obrony. Udane wejście w przeciwnika. Zablokowany ten strzał. Leo Messi. Na boku dużo przestrzeni. Paryżanie mogą to wykorzystać. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Ale jak widzimy, bramkarz łapie piłkę. Podanie skierowane do Verratti'ego. Czy zdoła strzelić? Zbyt mocne to podanie. Trafi do bramkarza. I Thiago. Sadio Mane. I piłka do Robertsona. Może dośrodkowywać. Liverpool ma teraz rzut rożny. Zobaczmy, czy będziemy mieli wyrównanie. I będzie zmiana w Liverpoolu. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Gra
Gracze PSG mogą pociągnąć skrzydłem, otworzyło się miejsce. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Atak piłkarzy PSG może być niebezpieczny. Wyszedł sam na sam, uwaga! Jest bramka! Ale jednak ten gol nie może zostać zaliczony. Wszyscy widzimy teraz chorągiewkę w górze. Ach, tak blisko było, Tomku, tak blisko. Niestety, przepisy są nieubłagane. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. James Milner. Liverpool oddaje piłkę rywalom. Verratti. Mbappé teraz przy piłce. Udane teraz zagranie do środka. I doskonała okazja! Salah. Milner. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Siła uderzenia była imponująca, ale to wszystko. No cóż, nie najlepszy to sposób wykończenia akcji. James Milner. Milner. I Thiago. I Fabinho. Virgil van Dijk. Andy Robertson. Van Dijk. Thiago. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Roberto Firmino. I Fabinho. Mane. Walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze... Co za interwencja! Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Niewiarygodne! Donnarumma! Nie ma bramki! I teraz strata Mane. Rywale przy piłce. I Danilo przy piłce. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Czy będzie z tego wyrównanie? Salah. Ryzykownie, ale skutecznie. Koniec! Stało się! Paris Saint-Germain klubowym mistrzem Europy. Ciężko pracowali na ten sukces. No i w końcu puchar jest ich. To musi być dla nich niesamowita sprawa. Mają za sobą długą, trudną drogę, ale teraz mogą się cieszyć na całego. Nie każdego dnia wygrywa się UEFA Champions League. Jeszcze jakby trochę nie dowierzali własnemu szczęściu, ale przecież to nie jest sen. Dzisiejszy mecz ostatecznie rozstrzygnął, że na starym kontynencie byli w tym sezonie po prostu najlepsi. No to doczekali się. To jest ten moment, o który walczyli przez cały sezon. A dla części z nich zapewne wręcz najważniejszy moment w życiu. Już za chwilę gracze Paris Saint-Germain zniosą puchar jako zwycięzcy UEFA Champions League. Przyjemnie się patrzy na tę radość zawodników, którzy jeszcze kilka chwil temu z takim skupieniem rywalizowali o to trofeum. A teraz kapitan już je trzyma, za chwilę wzniesie je do góry i tak, proszę Państwa, puchar jedzie do Paryża. Teraz zacznie się szaleństwo. To są te obrazki, które jutro obejrzymy na pierwszych stronach gazet sportowych na całym świecie. Wielkie gratulacje, panowie. Zasłużyliście sobie na to doskonałą postawą w całej edycji UEFA Champions League.
Piłkarze PSG podbiegają teraz z trofeum do swoich najwierniejszych fanów. Dziękują im za doping. To jest ich wspólne święto. To ci kibice wspierali ich w trudnych chwilach i teraz wspólnie z nimi celebrują moment największy.